cześć! Witamy na naszym shoppingowym kanale. Przychodzimy do Was kolejnym odcinkiem na temat mody gwiazd, a o uwagę prosimy szczególnie wszystkich fanów Agnieszki Grzela, która dziś będzie naszą bohaterką. Zanim jednak zaczniemy, nie zapomnijcie o kliknięciu suba i o włączeniu powiadomień, a wtedy na pewno nie przeoczycie żadnego z naszych kolejnych odcinków. Agnieszka Grzelak to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych influencerek w Polsce. Na YouTubie prowadzi dwa kanały, jeden poświęcony podróżom i jedzeniu, natomiast drugi o tematyce beauty. Na uwagę zasługuje fakt, że na obydwu liczba subskrybentów już dawno przekroczyła magiczny milion. Dlatego nie mogliśmy zapomnieć o niej także na naszym kanale. YouTuberka stała się dla nas również inspiracją do stworzenia kolejnej koszulki, którą będziecie mogli zdobyć w nowej edycji rozdania. Wszystkie jego szczegóły ujawnimy pod koniec odcinka. A teraz zapraszamy na zestawienie ubrań w stylu Agnieszki i zapewniamy, że będzie bardzo kolorowo. Pamiętajcie, że w opisie filmiku jak zwykle znajdziecie linki do wszystkich prezentowanych rzeczy. No właśnie, kolory. To u naszej bohaterki motyw przewodni, a barwne makijaże, włosy i ubrania bardzo często można u niej zobaczyć w epizodach na YouTubie oraz fotkach z Instagrama. Spójrzmy na pierwszą z nich i bluzę w szalonym żółtym kolorze. Nam od razu przywołuje na myśl słoneczne i ciepłe dni. Dlatego uważamy, że warto mieć taki pozytywny akcent w swojej kolekcji ubrań. Polecamy więc ten styl w sklepie Sinsay. Gładka bluza o krótszym kroju jest w świetnej cenie i jeszcze dwóch innych barwnych wersjach do wyboru. Pozostając w temacie rzucających się w oczy ciuchów, tym razem zajmiemy się seledynowym topem z delikatnym półgolfem. Zbliżony znajdziecie w Reserve, to dopasowany fason uszyty z delikatnie połyskującej tkaniny. Kolejny top, tym razem beżowy, ma dekolt typu halter i głębokie wycięcie ramion. Również w Reserve ten styl wyszukaliśmy. Ma on nieco ciemniejszy kolor i możecie kupić również jego czarną oraz pomarańczową wersję. Linku do tych rzeczy szukajcie w opisie. Wróćmy jeszcze do bluz, których tak często można Agnieszkę zobaczyć. Ta w piaskowym odcieniu idealnie sprawdzi się w wielu stylizacjach. Proponujemy nieco jaśniejszy model ze sklepu internetowego Sinsay. To krótki fason z kapturem oraz ściągaczami przy rękawach i w dolnej części. Zajmiemy się również widocznymi na fotce jeansami, które najwyraźniej youtuberka bardzo lubi nosić i chętnie zestawia je z innymi luźnymi ubraniami. Modę z głębokimi dziurami kupicie na stronie borntobe.pl. Tak, wiemy, że nie są one aż tak powycinane jak u naszej bohaterki, ale dzięki temu mogą się okazać bardziej uniwersalne. Wygodne leginsy to kolejny ciuch w jej stylu. Sprawdzą się świetnie na co dzień, w podróży i oczywiście podczas ćwiczeń, które można zobaczyć także na Instastory. Klasyczny czarny fason leginsów jest dostępny w ofercie sklepu 4F. Łapcie go szybko, ponieważ jest to bestsellerowy produkt, który kupicie za niecałe 100 zł. Link do nich znajdziecie w opisie odcinka. Koszula o luźnym kroju to doskonała propozycja na lato, szczególnie gdy ozdobiona jest modnym nadrukiem w paski. W poszukiwaniu tego stylu zapraszamy do House'a. Koszula w dolnej części jest wykończona gumką i ma ozdobne wiązanie. A może podoba Wam się taki krój bluzeczki? Zaznaczamy, że jest to ostatnio bardzo modny fason. Dlatego polecimy jego zakup w Sinsay. Tu krótka bluza z wiązaniem ma kremowy kolor, oczywiście posiada też dekoracyjne guziki. Idealnym wyborem na lato będą shorty uszyte z lekkiego materiału, szczególnie gdy pokryte są pięknym kwiatowym wzorem. W Mohito też takie znajdziecie. Spodenki mają wyższy stan oraz promocyjną cenę i kupicie je za niecałe 50 zł. Podpowiemy również, gdzie kupić świetne okulary przeciwsłoneczne w stylu Agi, a znajdziecie takie w House'ie za około 30 zł. Linku do nich szukajcie pod filmikiem. A teraz prosimy o uwagę wszystkich tych, którzy chcieliby uzupełnić swoją garderobę w koszulkę z kapitalnym nadrukiem, ponieważ taką mamy dla Was w naszym kolejnym rozdaniu. To propozycja dla fanów Agnieszki Grzelak, ale także miłośników podróży oraz makijażu. Jeśli chcecie zdobyć taką dla siebie, koniecznie zajrzyjcie do opisu odcinka, gdzie podajemy wszystkie szczegóły naszej zabawy. I tak dotarliśmy do końca i bardzo dziękujemy za uwagę. Czekamy na Wasze komentarze i przypominamy, że możecie zajrzeć również na nasz Instagram. Nie zapomnijcie też o subie. Do usłyszenia, cześć!